Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Rafał Grodzki. Jesteśmy ludźmi, którzy przyszli wam tutaj powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus, On prawdziwie istnieje i On jest odpowiedzią do życia każdego człowieka, który dzisiaj żyje w lęku, który nie ma pewności tego, co się z nim stanie. To Jezus Chrystus, On zawsze był tą odpowiedzią. On zawsze był głosem do tego, który pragnie i który wzywa Jego imienia. Ja nazywam się Rafał Grodzki. W 2014 roku pojednałem się z Bogiem. W 2014 roku zrozumiałem to, że można mieć relację z Jezusem, że można żyć świętym życiem, że można być szczęśliwym człowiekiem, że można być szczęśliwym z tego, że się idzie do nieba, że się poznało Jezusa, że się doświadcza Jego miłości. Może tak być. Ale to zależy tylko od człowieka. To zależy tylko od ciebie. Czy ty będziesz pojednany z Jezusem? Od ciebie zależy to, czy ty będziesz miał relację z prawdziwym Bogiem i czy ty będziesz żył świętym życiem. Wiem, że wielu z was usilnie się modli, ale nie słyszy odpowiedzi. Wiem, że wielu z was pragnie znać Boga, ale niestety Go nie zna i nie ma doświadczenia Jego prawdziwości w życiu. Ale ja dzisiaj jestem tutaj po to, aby powiedzieć wam o tym, że to jest kłamstwo, że człowiek nie może mieć bliskiej relacji i osobistej z Bogiem. To jest kłamstwo, bo relacja z Bogiem jest dostępna dla każdego człowieka. Przyjaciele, każdy człowiek zostanie rozliczony w swoim życiu z tego, co zrobił z tym, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus zapłacił za grzech każdego człowieka. Jezus Chrystus zapłacił za wszystkie grzechy ludzkości po to, aby człowiek dzisiaj mógł żyć szczęśliwym i zwycięskim życiem. 2000 lat temu zmieniły się dzieje ludzkości, ale te dzieje ludzkości zmieniły się dla tego człowieka, który przyjmie do serca i który prawdziwie uwierzy w to, co zrobił ten Jezus. Przyjaciele, ja byłem człowiekiem, który żył przestępczym życiem. Okradałem ludzi na ulicach, brałem narkotyki, handlowałem nimi, siedziałem w więzieniu w końcu. Ja w swoim życiu zrozumiałem w pewnym momencie, kiedy znalazłem się na samym dnie, zrozumiałem to, że potrzebuję ratunku. Zrozumiałem to, że nie znam Boga i że potrzebuję Jego ratunku, bo wiedziałem, że idę do piekła. Ja w 2014 roku pod celą więzienną zawołałem do Jezusa. Powiedziałem do Niego: ratuj mnie. Ja wierzę w Ciebie, że Ty za mnie umarłeś. Ja wierzę w Ciebie, że poniosłeś mój grzech na krzyżu Golgoty. Ja wierzę w Ciebie, że wziąłeś całą winę, która się mi należała, na siebie i umarłeś za mnie na krzyżu Golgoty. Ja wtedy w to prawdziwie uwierzyłem. Zaprosiłem Jezusa do swojego życia. Powiedziałem Mu: ja Ci dziękuję za to, że Ty za mnie umarłeś. Ja Ci dziękuję za to, że przelałeś za mnie swoją świętą krew. Ja Ci dziękuję za to, że zbawiłeś mnie swoją świętą krwią i że dzisiaj idę do nieba. Ja się w taki sposób pojednałem z Bogiem. Ja osobiście przyszedłem do Niego. Osobiście stałem Mu się wdzięczny. Przyjaciele, w tym życiu nie chodzi o to, aby latać do kościoła, aby wypełniać jakieś rytuały, aby spełniać dobre uczynki. To nie chodzi o to. W tym życiu chodzi o to, abyś ty osobiście skonfrontował się z tym, kim jest dla ciebie Jezus i ile znaczy to, co On zrobił na krzyżu. W życiu chodzi o to, abyś ty się stał wdzięczny za to, co zrobił Jezus na krzyżu Golgoty dla ciebie. Ja ci dzisiaj powiem jedną rzecz, która może być dla ciebie informacją o śmierci albo informacją o życiu. Ja ci powiem taką rzecz, że nie zasłużysz sobie na zbawienie. Nie można sobie zasłużyć na zbawienie, ponieważ za jeden grzech jest śmierć, ponieważ Jezus Chrystus zasłużył sobie w ten sposób, że umarł za ciebie na krzyżu. Zasłużył tobie na to, abyś nie poszedł do piekła.
dzisiaj nie da się zjednać sobie przychylności Bożej poprzez dobre uczynki albo sakramenty. Dzisiaj i zawsze i kiedyś i na wieki i jedyną drogą do nieba i jedynymi otwartymi drzwiami jest Jezus Chrystus. Jest napisane, że kto nie wchodzi przez tą bramę, którą jest Jezus, jest złodziejem i mordercą. Nie da się inaczej wejść do nieba, jak tylko przez Jezusa. Nie da się w inny sposób zyskać sobie Bożej przychylności, jak tylko poprzez to, że uwierzysz w to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu. Ten świat idzie na zagładę, ten świat nie zna Jezusa i jest skazany na porażkę. Jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, to ty się dzisiaj możesz śmiać z tego, co mówię, albo możesz sobie drwić, ale prawdą jest to, że ja, jako głos mojego Ojca, stoję tutaj dzisiaj przed wami i mówię wam, że jeśli nie pojednacie się z Jezusem Chrystusem, jeżeli nie przyjdziecie do Niego osobiście i nie wezwiecie Jego imienia nad waszym życiem, nie uwierzycie w to, co zrobił na krzyżu, nie uwierzycie w to, że stał z martwych i dzisiaj jest Panem Panów i Królem Królów, to pójdziecie do piekła. Jedyną drogą jest osobiste przyjście do Jezusa. To nie jest żadna religia. Nie uratują was żadne rytuały. Nie uratuje was nic, ponieważ Bóg bada serce. Bóg jest Bogiem serca. Bóg zna wasze serce i On wie, jakie są wasze intencje na samym, w samym środku, tam najgłębiej, gdzie są wasze najskrytsze miejsca. To wasze serce, ale Bóg to serce zna. Nie oszukacie Boga tym, że będziecie chodzić do kościoła i wypełniać sakramenty. Bóg widzi człowieka tylko przez Jezusa Chrystusa i tylko w Jezusie Chrystusie jest droga do życia. Jeśli ktoś z was chce się dzisiaj pojednać z Bogiem, możecie tutaj przyjść. Do nas pomodlimy się o was. I poprowadzimy was w modlitwie i pojednacie się z Bogiem. Jeżeli potrzebujecie się pojednać z Bogiem, a wstydzicie się tu przyjść, zróbcie to w domu, bo czasu jest mało. Czasu jest mało. Ten świat żyje w strachu. Ten świat żyje w lęku, ale ty nie musisz żyć w lęku. Ja nie żyję w lęku, bo poznałem Jezusa i wiem, że gdybym dzisiaj stracił życie, to idę prosto do nieba, bo znam Jezusa, bo przyjąłem to, co zrobił na krzyżu Golgoty i wiem, kim jestem, wiem, kto mnie odkupił i wiem, za jak wielką cenę. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty wziął również na siebie każdą chorobę. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty rozchorował się każdą chorobą po to, abyś ty dzisiaj był zdrowy. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, jeżeli jesteś na cokolwiek chory, to przyjdź tutaj, a my uzdrowimy ciebie za pomocą potężnego imienia Jezus. Dzięki temu, że jesteśmy ludźmi, którzy Go poznali i którzy mają Jego moc. Amen.